Cześć, nazywam się Katarzyna Grata-Szymkowiak. Witam Was w kolejnej sekundzie dla kwiatów. Dziś mamy wyjątkowe miejsce na nagrywanie. Dzięki firmie Beldeco mamy udostępnione całe przestrzenie wystawiennicze, które Beldeco oferuje swoim klientom i również pracujemy w większości na naczyniach, które Beldeco oferuje w swojej sprzedaży. A do pierwszej pracy wybrałam duże naczynie szklane i kilka pięknych roślin, które w tym momencie są już w sprzedaży, na rynkach hurtowych, w hurtowniach. Część roślin sięgam jak zwykle, jak dobrze wiecie, sięgam po rośliny z własnego ogrodu. Zaczynamy. Mamy tawułkę, eukaliptus, róże, piwonie, kalinę szorstkolistną, serduszka okazałe, to z ogrodu, kalina też z ogrodu, tulipan, bo jeszcze jest, i wilczomlecz. Natomiast bazą do całej konstrukcji i do całej kompozycji, później niewidoczną bazą, będą pędy wisterii. Te pędy wisterii są już lekko zasuszone i z nich zrobię taką konstrukcję w kształcie wieńca, która pozwoli mi wkładać poszczególne rośliny w tą konstrukcję. Dzięki temu nie będę musiała zapełniać całego pojemnika, całego naczynia kwiatami, a wystarczy mi ta konstrukcja, by je podtrzymać. Bierzemy się do pracy. Dokładam sobie najpierw te największe elementy suszone, by potem nie poniszczyć roślin, które będę dokładała, czyli pędy wilczomlecza. Też staram się, żeby one były dość naturalnie rozmieszczone. Sznurkodrzut nam daje tu duże możliwości i nie było widać łączeń. To jest akurat roślina, która przyjechała z Włoch, więc raczej będzie trudno dostać w jakichś zwykłych sklepach ogrodniczych lub kwiaciarniach, ale bardzo podobną naszą polską rośliną jest tymianek, który w ogrodzie po wielu latach nabiera bardzo podobnych właśnie kształtów jak ta euforbia. W zależności jak gałązka się układa, to albo mocuje w jednym miejscu, albo w dwóch. Staram się, by było to stabilne. I teraz jak sobie umieściłam kilka tych gałązek, to zaczynam rozkładać rośliny. Moi drodzy, kompozycja jest gotowa, bardzo naturalna, z naturalnymi gałązkami. Pozwala to na fajne przestrzenie do rozwoju roślin, do rozkwitania tych roślin. No cóż, życzę Wam dużo satysfakcji i sięgajcie po naczynia Beldeco, a tak byście mogli tworzyć tak piękne kompozycje. Zapraszam na kolejną sekundę dla kwiatów.